Miasto Zielona Góra jest położone w zachodniej Polsce, w południowej części województwa lubuskiego. Znajduje się w centrum Europy, pomiędzy Berlinem, Wrocławiem, Szczecinem, Poznaniem i Pragą. Od 15 lat w oparciu o standardy europejskie i przy wykorzystaniu unijnych funduszy miasto Zielona Góra konsekwentnie realizuje program rozwoju modelowej gospodarki wodno-ściekowej. Przebieg realizowanych w tym zakresie inwestycji, budowa i rozbudowa oczyszczalni, budowa oraz renowacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej świadczą o umiejętności pozyskiwania i wykorzystania unijnych środków. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta i gminy Zielona Góra związane jest z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz wejściem w życie dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska, zaopatrzenia we wodę i oczyszczania ścieków. Realizowane przedsięwzięcia są zgodne z programem ochrony środowiska Morza Bałtyckiego HELCOM oraz wynikają z założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotychczas w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wykorzystano następujące fundusze. Z programu FAR-CBC dotacja przyznana w 1995 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Łężycy w wysokości ponad 2 789 000 euro. Również z FAR-CBC w roku 2002 dotacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na budowę suszarni osadów w wysokości ponad 2 289 000 euro. Z programu FAR Spójność Społeczno-Gospodarcza dotacja przyznana w 2002 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie aktywności gospodarczej w wysokości ponad 1 315 000 euro. Oraz Fundusz Spójności z dotacją przyznaną w 2004 roku na budowę i renowację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zielona Góra oraz gminy Świdnica w wysokości około 26 644 000 euro. Dla miasta znaczącym przedsięwzięciem finansowym przy udziale Unii Europejskiej była wybudowana w latach 1994-1998 mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Łężycy wraz z kolektorem dosyłowym. Przedsięwzięcie to określono mianem największej komunalnej inwestycji w historii Środkowego Nadodrza. Po uruchomieniu oczyszczalni spełnione zostały wysokie standardy ochrony środowiska, co pozwoliło na skreślenie Zielonej Góry z listy miejsc uznanych przez Komisję Helsińską za najgroźniejsze źródła zanieczyszczeń w regionie bałtyckim. Kolejnym krokiem na drodze uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta i gminy Zielona Góra, a tym samym wypełnieniem unijnych dyrektyw, było wyznaczenie aglomeracji Zielona Góra. Bez funduszy unijnych prace przy rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w obrębie aglomeracji trwałyby długie lata, a nawet kilka pokoleń. Solidarność europejska wyraża się w taki namacalny sposób poprzez fundusze strukturalne albo fundusze europejskie. I właśnie wykorzystanie tych funduszy zmienia życie w poszczególnych krajach, w poszczególnych regionach Unii Europejskiej, podnosi się jakość życia, poprawia się gospodarka, zmniejszają się różnice między poszczególnymi krajami i regionami w Europie. W Zielonej Górze również widać te zmiany.
Weźmy na przykład projekt gospodarki wodno-ściekowej. Już to, co dotychczas zrealizowano, pozwala sądzić, że pierwszy etap tego projektu zostanie zakończony zgodnie z założeniami. Szanowni Państwo, ogromną szansą na rozwój miasta i całego regionu jest sprawne i skuteczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Stały rozwój aglomeracji Zielona Góra to budowa infrastruktury, to nowe miejsca pracy, to rozwój gospodarki. Dzięki środkom z Unii Europejskiej mamy czystą wodę, a w konsekwencji będziemy mieli czyste środowisko naturalne. Projekt Gospodarka Ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz gminy Świdnica i obejmuje renowację istniejących kanałów o złym stanie technicznym w 31 ulicach na terenie miasta oraz budowę nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na obszarach nieskanalizowanych i pozbawionych centralnej dostawy wody. Przewiduje wybudowanie i renowację około 150 km kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej oraz rozbudowę części mechanicznej i budowę spalarni osadów w oczyszczalni ścieków Łącza, a także przyłączenie do zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej miasta miejscowości Stary i Nowy Kisielin oraz Przylep w gminie Zielona Góra oraz miejscowości Wilkanowo w gminie Świdnica. Realizacja projektu, który umożliwi rozwiązanie istniejącego problemu w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zielonej Góry i okolicznych gmin, to lata 2005-2009. Obecnie łączny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 43 074 396 euro, a inwestycja w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowana jest obecnie w ramach Funduszu Spójności w 62% ze względu na wzrost kosztów robót budowlanych i spadek kursu euro. Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu Gospodarka Ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy nastąpiło ożywienie inwestycji w mieście i okolicach. Nastąpił wzrost popytu na usługi firm miejscowych i nie tylko, które realizują roboty budowlano-montażowe, drogowe, prace projektowe, a także świadczą usługi handlowe. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2004 roku projekt Gospodarka Ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy otrzymał najwyższe z możliwych dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 85%. Od 2005 roku projekt realizują Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., beneficjent środków unijnych i przyszły operator wybudowanej infrastruktury. Ze względu na prowadzoną rozbudowę systemu kanalizacji w ramach aglomeracji Zielona Góra zachodzi konieczność rozbudowy i zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków Łącza w Łężycy. Na terenie oczyszczalni została już wybudowana suszarnia osadów w 2008 roku. Powstanie również spalarnia, która będzie końcowym elementem procesu utylizacji osadów. W następnych działaniach zaplanowano na terenie aglomeracji Zielona Góra poprawę stanu skanalizowania i zwodociągowania miasta Zielona Góra, a także Raculi i Drzonkowa w gminie Zielona Góra. Zakres przedsięwzięcia obejmuje łącznie budowę około 49 km nowych sieci, natomiast około 9 km sieci poddanych zostanie renowacji. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kolorowym w dzielnicy Chynów i osiedlu Uczonych w dzielnicy Jędrzychów w Zielonej Górze oraz budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta w ulicach Wronia, Kolberga, Funka, Zbożowa, Dożynkowa, Boczna, Pinokia, Nowojędrzychowska, Budowlana. Przeprowadzona zostanie renowacja istniejącej kanalizacji na 24 odcinkach w ulicach miasta Zielona Góra.
wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowościach Racula i Drzonków w gminie Zielona Góra. Łączny koszt kwalifikowany projektu gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry etap drugi zaplanowano na kwotę 22 937 352 euro. Termin realizacji projektu to lata 2009-2011. Rozwój gminy Zielona Góra w ostatnich latach w zakresie budownictwa jednorodzinnego jest szczególnie intensywny. Jest to typowa sypialnia dla mieszkańców obecnej Zielonej Góry. Dlatego też potrzebne są ogromne środki finansowe na budowanie infrastruktury w zakresie ochrony środowiska. Z własnego budżetu nie jesteśmy w stanie tego wykonać. W związku z tym Fundusz Spójności to jedyna i ogromna szansa na to, żeby aglomeracja została skanalizowana. Kolejny krok uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zielona Góra wiąże się z poprawą stanu skanalizowania i z wodociągowania miasta Zielona Góra, a także pozostałych miejscowości gminy Zielona Góra, objętych rozporządzeniem wojewody lubuskiego z 2005 roku w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Zielona Góra. Zakres realizacji przedsięwzięcia przewiduje budowę ponad 109 km nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz renowację ponad 6 km istniejącej infrastruktury. Koszt kwalifikowany projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry etap trzeci oszacowano na kwotę 31 333 226 euro. Okres realizacji projektu to lata 2010-2013. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Zielona Góra i okolic zwiększa atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Z pewnością przyczynia się też do rozwoju całego regionu. Inwestycje te umożliwią ochronę wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości zrzucanych do nich nieoczyszczonych ścieków. Ograniczone zostaną zanieczyszczenia wód podziemnych z nieszczelnych szamp oraz z nieszczelnych kanałów sanitarnych. Zmniejszy się również ładunek wolnego fosforu i azotu w oczyszczonych ściekach. Poprawią się też warunki bytowe i sanitarne mieszkańców. Po zrealizowaniu trzech kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych zostanie rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej aglomeracji. Główną korzyścią ekologiczną będzie poprawa stanu czystości wód w dorzeczu Odry, a tym samym jakości wód, jakie trafiają do Morza Bałtyckiego. Realizowane projekty pomogą zmniejszyć gospodarcze i społeczne różnice pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.